W naszym kraju trwa kampania społeczna mająca zachęcić ludzi do aktywności oraz oszczędności paliwa, a co za tym idzie, do ochrony środowiska. Hasło kampanii brzmi "Spalaj kalorie, a nie paliwo". Dotyczy ona tego, że na krótkich dystansach powinniśmy poruszać się pieszo, a nie samochodem. Na pewno każdy z nas zna takie osoby i nie jest to rzadkość, które wsiadają do samochody, aby podjechać kilkadziesiąt metrów tylko po to, aby zrobić drobne zakupy. Jest to lenistwo, przyzwyczajenie, pokazywanie się, a może powód jest zupełnie inny. Jadąc samochodem nie myślimy o tym, że za naszą sprawą podnosimy poziom hałasu, że zanieczyszczamy środowisko i tak dalej. 22 września to dzień bez samochodu, również w Kraśniku, a w Kraśniku bez samochodu można coraz lepiej funkcjonować. W ostatnich latach wybudowano wiele ścieżek rowerowych, chociażby ta łącząca dzielnicę Fabryczną ze starą częścią miasta. Rower służy już nie tylko do rekreacji, ale również do tego, aby dojechać do pracy. W Europejskim Tygodniu Bez Samochodu powstało takie hasło spalaj kalorie, nie benzyna. Jest to bardzo fajne hasło, które można wprowadzać w życie. Niemniej dojazd rowerem do pracy to jest pomysł od wielu lat. Trzeba tylko wykorzystywać dobrą pogodę, staram się wykorzystać dobrą pogodę. Wtedy wsiadam na rower, jadę. Jest to lepsza forma dla zdrowia, ale przede wszystkim można porozmawiać z ludźmi po drodze. Minął już czas, gdzie na rowerze jeździło się tylko w ubraniu sportowym. Dzisiaj do odpowiednio dobranego roweru można włożyć strój bardziej elegancki niż dres. Każdy z nas pamięta, jak lat temu nasi dziadkowie jeździli na Ukrainach elegancko. Wtedy to wzbudzało nasze śmiechy, żarty częstokroć. Natomiast teraz, jeśli ktoś wyjedzie do takich krajów jak Holandia, Francja, widzi, że masę ludzi jeździ na rowerach nie tylko w celach poprawy kondycji, ale właśnie w celach dojazdu do pracy. Jeśli ktoś dojeżdża do pracy, musi być przygotowany na to, że dojeżdża i od razu pracuje. Nie każdy może się przebrać, więc stąd też styl elegancki na rowerze. Tak jeździ cała Europa i tak zaczyna jeździć Polska. Ci, którzy będą chcieli dojeżdżać do pracy, będą mogli to robić, robią to od lat. Ci, którzy chcą uprawiać sport, coraz więcej mają także ku temu okazji. I jeszcze jest grupa ludzi, która zaczyna jeździć po lesie, wyczynowo, na rowerach górskich i ta grupa cały czas się powiększa. Są młodzi, którzy skaczą na rowerach. Rower jest wszechstronny. Od wiosny do jesieni można w ten sposób poprawiać swoją kondycję. Infrastruktura rowerowa w Kraśniku znacznie się poprawiła, ale poprawiły się także chodniki. Już nie po połamanych płytach chodnikowych chodzimy, ale po nowej, eleganckiej kostce. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, chodzę na piechotę. Może na pieszo, nie? Na piechotę. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, chodzę pieszo. Do pracy, do kościoła, do sklepu. Kraśnik jest na tyle małym miastem, że wszędzie jest blisko, więc nie jest to żadne utrudnienie. Sądzę, że piesze wędrówki są najbardziej popularną i najmniej skomplikowaną formą aktywności ruchowej. To, że Kraśnik się zmienia, że powstają nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zalew, place zabaw, hale sportowe i wiele innych potrzebnych inwestycji, jest niewątpliwą zasługą Rady Miasta. Budujące się nowe chodniki, ulica Olejna, która naprawdę nie można było wrócić tyle lat, ulica Grodzka, amfiteatr, chodzenie tutaj jest przez ścieżka rowerowa, która naprawdę nie dość, że służy dla naszych dzieci, dla naszych po prostu mieszkańców, ale też po prostu zdrowotnie. Polega na tym, że nie trzeba jakiejś chemii służyć, tylko po prostu jeżdżenie rowerami na zalew czy do Kraśnika Fabrycznego. Naprawdę jest to, ja jestem żywym efektem. Po prostu chodzę to od dwóch lat, zacząłem się zaparłem i od dwóch lat po prostu widać efekty mojej po prostu schudnięcia. Nie muszę stosować żadnych tam diet. Naprawdę polecałbym to wszystkim. Wśród wielu inwestycji tego roku nie można zapomnieć o ulicy Granicznej. Przy budowie jezdni nie zapomniano o rowerzystach. To dla nich powstała ścieżka rowerowa, na razie tylko na połowie odcinka Granicznej, ale już w niedługiej przyszłości będzie można na rowerze przejechać całą długość Granicznej. Ja osobiście cieszę się, że są nowe ścieżki, bo akurat wzdłuż Granicznej jest nowo oddana ścieżka rowerowa. Bardzo dużo jest rowerzystów. W ciągu weekendu zwłaszcza, bo wszyscy rekreacyjnie jeżdżą tutaj rowerami i też z tego korzystam. A skoro dotarliśmy na koniec ulicy Granicznej, to w bardzo łatwy sposób możemy połączyć wycieczkę rowerową z obowiązkami. W ramach Tygodnia Bez Samochodu zapraszamy wszystkich mieszkańców, tych, którzy prowadzą zdrowy tryb życia, a więc jeżdżą rowerami, do odwiedzenia naszej firmy. Mamy tutaj przygotowane miejsca dla rowerzystów, aby mogli zostawić rowerek i uiścić rachunek bez prowizji, co jest niewątpliwą zaletą tego miejsca.
Całe zamieszanie pieszo-rowerowe jest za sprawą Europejskiego Dnia bez Samochodu. Ja na co dzień dojeżdżam do pracy samochodem ze względu na odległość od miejsca zamieszkania. Jednak w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu zaczęłam intensywnie ćwiczyć w sali fitness i na siłowni, w tutejszym gimnazjum numer 1. Odbywają się teraz darmowe zajęcia dla wszystkich chętnych, którzy chcą spalać kalorie, a nie benzynę.